Hej, witajcie moi ludzie. O, z tej strony Roshibo i jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Stalker Shadow of Chernobyl. Już zaczynamy na wesoło. Tylko gdzie on teraz jest? To był żołnierz przed chwilą, nie? A, bo on tam jest. To nie był granat tu? O Boże. Dobra. No. No widzicie, zaczyna się fajnie. Zaczyna się nawet bardzo fajnie. Będziemy musieli tutaj nawet pokombinować trochę. Bo nie pamiętałem już jaką bronią biegaliśmy. No. Trzeba trochę pounikać tutaj ognia. Bo nie wiem, przyznam, ilu ich tu będziemy musieli pokonać. Ale wiadomo jest jedno, to jest monolit. No właśnie, i z tym monolitem sobie trochę nie radzimy. Nie radzimy sobie ze względu też na to, że no jakby nie patrzeć, mamy lichy ekwipunek. Trochę naprawdę licho. No. Ło! Ej, no teraz to jest siadło jak do siebie, nie? Okej. Zróbmy taką rzecz. To jest lepsza wersja tego, dobra. Unload. Drop. Okej, zapiszmy. Jednego mniej. To ta broń też już ma inny celownik. No spoko, na razie idzie. Powiedziałbym, że całkiem. Całkiem. Poprawnie, w ogóle jakie mam teraz zadanie? Wydostajemy się z sarkofagu? Dobra. Teraz tak, apteczka. No. No, jestem ciekaw jak to... Był tam u góry. Nie no... To była trochę głupota. A on jeszcze używał starego AK. Okej, no dobra, trzeba przeczyścić to trochę. Będę robił dużo zapisów w tym miejscu, jak widzicie już też. Fizycznie jest okej. Ze mną, więc nie ma też już kaszlu, więc można sobie pozwolić na... Po kilku dniach odpoczynku można sobie pozwolić na jakieś rozsądne nagranie. Tam był. Okej, do góry. Ja myślałem, że doskoczyłem tamtego. Myślę, że doskoczymy tam do tamtego typka. Pan. Okej, ładnie. No, powolutku się przebijamy, powolutku się przebijamy. Chociaż i tak jestem zdania pewnie, że jak dostaniemy jedną krótką serią, to już będzie po nas. Póki co staminy w ogóle nie mamy. Inny typ broni i amunicji. Kompatybilny, dobra. No i oczywiście pusto. No ale dobra, mamy 90 naboi, to jest... Patrząc na to, z jaką efektywnością my strzelamy, to wszystko spoko. No, ochrona przed nabojami praktycznie żadnej nie mamy. Aha, wyrzućmy to, wyrzućmy to. Tu chyba ktoś się ruszył. Wy możecie sobie przesunąć, to wy sobie zobaczycie jak coś, nie? Ja nie mam takiej możliwości. A. Był tam ktoś, był. No. Okej, zapiszmy. To jest inna broń już chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, to jest inny karabin już chyba. Ale okej, dobrze, fajnie. Mamy autozapis tu zrobiony. Ale od razu widzicie, całe HP i medium bleeding, nie? To jest porażka. No, i jeszcze mi się broń zacięła, nie? You weapon jam, i to jest to. Stalker, że właśnie broń lubi się zacinać w jak najbardziej odpowiednim momencie. Dlatego ja nigdy nie nienawidziłem automatów. Miałem do nich po prostu... Miałem do nich bardzo dużą awersję. A nie, patrzcie, on używał tego samego co my. Jest tak, pytanie, które lepsze? To niebo lepsze. Było niebo lepsze i tak czy siak nas. Nam się zaciął. Dobra. Nie wiem czy mi się wydawało, ale on chyba z podziemi wyskoczył, nie? Okej. Dobra, mogło mi się wydawać równie dobrze. O Boże. Brawo dla mojej celności. Ale jakim cudem w ogóle ten jeden gościu się znalazł za nami, nie? To jest dla mnie ciekawostka w tym momencie, no bo przecież za nami czyszczy wszystko, tak? Idziemy. Cały czas przechodzimy z zamkniętego pomieszczenia do zamkniętego. Z jakim cudem facet znalazł się za nami? Dobra, jeden z głowy. Okej. Nie, dobra, nie wiem czy tam ktoś... Czy tam ktoś wyjdzie właśnie mi z pleców, czy nie? Ja! Game over. No tutaj zaczyna się robić trudno teraz, nie? Jednak oni mają to do siebie, że oni strzelają bardzo celnie, nie? Jako boty. Wiecie, mam jakiś granat w ogóle? No nie mam granatu nawet. Najchętniej to jest sobie ich tam granatem wysadził wszystkich, nie? Dobra, teraz tak, ten tu. Dobra, ten jest tam, zrobimy save'a. No. A w dupę. A w dupę. Niech będzie i tak. Przecież to był tylko gościu z kombinezonem, nie? Ale cóż, była możliwość wykorzystania, nie? Z jednej strony. Rakietnicy to... Aha, on jej tak staknął. Ale teraz dał nam lepszą do ekwipunku, więc w sumie... Z bojga złego lepiej w ta strona. Pytanie numer 2. Czy my będziemy chcieli zmieniać broń? W przyszłości na inną. O, wychylał się. Dobra. No właśnie tego nie wiem. Ale wiem na pewno, że... Okej, dobra, tą bazukę też wrócimy. Dobra, mamy już dużo naboi teraz. O! Ej, to jest faktycznie jeden nabój i jeden trup, nie? Nie pamiętam tylko, którędy tutaj się szło. On był tam, dobra. O. Kurde, jesteśmy trochę odcięci. Jesteśmy faktycznie trochę odcięci w tym momencie. No właśnie. Ach. Nie, musimy tamtym pomieszczeniem przejść, nie? Musimy tamtym pomieszczeniem przejść. W ogóle nie wiem, skąd tyle monolitu tu jest teraz. Czy oni się jakby obudzili z tego transu swojego, czy co? Dobra, zobaczyć będzie trzeba, nie? Jak to faktycznie działa. O, granaty. Granaty mogą się przydać. Tak, tu na prawo był jeden gościu. Ładnie. Wyjdzie na to, że będzie trzeba co typka zapisywać, nie? A ta beczka tu ładnie, nie? Podjechała. No. Czekajcie, gdyby włączyć latarkę. Ładnie. Drugi. No to jest skręt tak zwykły, no to... Zdawało mi się, że gościu tu będzie bliżej, dobra. Jeszcze broń sobie zabierzmy. Dobra. Okej, teraz tak, autozapis kolejny. Ale ich ciągle dochodzi, nie? Oni jakieś posiłki tu dostają. No właśnie. Oni tu ciągle dostają jakieś posiłki, nie? I to jest to, bo widzicie, przebiegam i zaświeciło nam znowu, że jest więcej celi, czyli z tym razem 10, czyli tak. Wyeliminujemy dwóch, trzech. Oni dostają... Jakichś 15 gości wsparcia, nie? Dobra, tu jest na pewno na blisko. No. Wychyl się jeszcze raz. Come on, come on. Jeden gość, jeden trup i zapis. Chociaż tyle dobrze. Oczywiście od niego naboje. Teraz tak. O, znaleźliśmy znowu jeszcze lepszy karabin. I to mi się podoba, nie? Tak, szukać na broń to ja mogę, nie? Teraz to już chyba naprawdę znaleźć lepszą będzie problem, ale... Spoko wodza. Jeszcze wyjdziemy z bardzo dobrą bronią, to... To bym się nie popłakał. No. Jest tutaj ktoś. O. The gun jammed. Dobra. Dlatego tak ważne jest, żeby za pierwszym pociskiem... Już na ogół oddać ten strzał. Tak jak powinien być. Żeby nie trzeba było się bawić potem. W poprawianie właśnie. O. Żebyśmy nie musieli się potem bawić w poprawianie już. Strzał, wiecie, że jak huchnąć teraz, a dobrze. No jak, czemu drzwi są zablokowane? Czyli, że co, że musimy teraz znaleźć... Nie wiem, okrężną drogę? O, powiem... powiem wam, to mi się nie podoba teraz bardzo, nie? Jeżeli tak jest faktycznie, że teraz musimy szukać okrężnej drogi, to możemy być naprawdę głęboko w dupie. Okej, gościu gdzieś się wyłożył, ale nie wiem gdzie. No, zaczyna mnie tutaj trochę niepokoić ta lokacja. Trochę bardzo nawet. Aż tam drugiego widzieliśmy. Gdzie on tu był? Okej, apteczka. O, zobaczymy, czy to jest jakiś sposób na otwarcie tej bramy tam, czy nie. Okej, beryl, wyładuj. Pójdźmy tędy. Ja chyba sobie daję za dużo czasu jednak na przymierzenie, no to... Powinienem jak w CS-a grać, prefire'ować wszystko. Okej. Powiem wam, czuję się jak w labiryncie już, nie? Dobra. Nie wiem, ostatni cel, tak? Więcej celi tutaj nie ma nikt. Tak, okej, udało się znaleźć wyjście. Dobra. No i tutaj coś się dzieje. O. No i widzicie, tu na przykład są już, jest już monolit. Monolit się z kimś tutaj całkiem dobrze bawi. A, z wojskowymi. Okej. Dobra. Tak, przydałoby się stąd spieprzać chyba, nie? No właśnie. Tak sobie w sumie czekałem i tak dopiero po chwili się skapnę, że dostałem trzeci nabój i już było za późno. Dobra. Nie, no dużo śmierci w tym odcinku jest, nie? Ale kurde, z kim my tu jesteśmy teraz? Na pewno monolit, tak? Monolit do nas wali, więc my możemy... No to co, z monolitem walczymy, nie? Czyli walimy faktycznie do wszystkich poza tymi z góry. Dobra, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Sobie możemy wyłączyć latarkę. kim oni tu się wszyscy napieprzają? I to jest na pewno monolit, tak? Dobra, no podejdźmy trochę bliżej. No. Dobra, czy dałoby się dać jakieś lepsze pozycje? No przyznam, że nie jest. Nie, to też monolit. Wiecie co? Druga strona muru wygląda bardziej przyjaźnie. Kim ty, człowieku, jesteś? Co ty tu robisz, nie? Dobra, to wyrzućmy. Najedźmy się trochę. Dobra, go to the hotel. Okej, ruszmy w stronę hotelu może. Bo nie mam pojęcia, co tam się dzieje i kto z kim walczy i o co. O, w sumie możemy wziąć to SWD. Bo jakby nie patrzeć, mamy dwa magazynki do niego. Mamy jakąś broń teraz, przynajmniej coś na większy trochę dystans niż tylko taki close quarters, ale nie mam pojęcia naprawdę, kto tam był. Wyglądało na to, że może monolit z wojskiem się tam... Attention Freedom Squad. The commander of duty task force speaking. I command you to turn around and get the hell out of here. You have no business in the center of the zone. We'll get them! What are you, playing a commander here? Aha! Aha, i teraz jeszcze tutaj na powinność trafiamy. Nie no, genialnie, nie? Z jednej strony powinność, z drugiej strony ci. No czyli chociaż tyle dobrze. Chociaż tyle dobrze, że się przyznali, nie? Teraz tak, kilka puszek. Okej. No ale przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z powinnością i wolnością tutaj. No, trzeba będzie ich tutaj zajść trochę. I command you to turn around and get the hell out of here. You have no business in the center of the zone. We'll get them! What are you, playing a commander here? No. Now we'll show you who should piss off. Man, let's kick their asses! Ogólnie z tego, co widzicie, to nasz pancerz jest nad zdrowiem. Nie mamy go w ogóle. Dobra, pomóżmy tutaj trochę wolności. Okej, zapiszmy. Miejmy nadzieję, że więcej kulek z dupy nie dostaniemy. Okej, dobra, oni się tam z nimi biją u góry, dobra, no to... To mnie już nie interesuje. Z tego, co widzę, moglibyśmy znowu zacząć zbierać te naboje. Ale jednak chyba... No bardziej mi leży to, żebyśmy używali... Żebyśmy mimo wszystko używali tego karabinu, co obecnie mamy. Ale to i tak w ta strona musimy iść teraz. Dołączmy tutaj. Tu i tak się z monolitem bawimy. Okej, apteczka. Dobra. Okay, czyli teraz tak, robimy tak, tak, tak. Okej, fajnie. Komandor grupy. No dobra. Z komandantem grupy tu się nie da pogadać. A, moment. To jeszcze monolit był. Każdy karabin z nich. Ręki to jeden plus dla nas. Dobra. Co mam z nuty? Jakieś dodatkowe informacje? Nie. O, podpaliliśmy się. Okej, da się z nim pogadać? Da się z nim pohandlować. Ja od niego kupię ten jeden bandaż. Ja wiem, że i tak mamy dużo rzeczy, to ale... może się zawsze przydać. Dobra. Tutaj przejdziemy sobie. I do hotelu, jak i resztę rzeczy ogarniemy w następnym odcinku. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.